Po raz kolejny zadaję pytanie, po co w dni świąteczne, w niedzielę działa sygnalizacja świetlna przed Hutą Katowice na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Tworzeń. Zobaczmy. Tu mamy nagranie z Wielkanocnej Niedzieli. W górnym okienku widzimy nagranie z około godziny 13, gdzieś 30 czy 14, na dole około 17 czy 18. Rozumiem, o tej przed 14 jeszcze tam kilka samochodów było. Ale czy dla tych kilku samochodów warto tą sygnalizację tutaj utrzymywać? Natomiast na dole widzimy, o tej porze z żadnej strony nie ma żadnego pojazdu, nie ma żadnego pieszego, nic. Zero jakiegokolwiek ruchu. Z tego co pamiętam, nawet muchy nie było widać, żeby gdziekolwiek przeleciała jakaś mucha. Te światła powinny być wyłączane na noc, w normalne dni robocze, na weekendy, na święta powinny być wyłączane.